Dzień dobry, 12 dzień czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. 12 dzień czerwca, jednocześnie 109 dzień wojny, 109 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i proszę Państwa, niedziela, ale to oczywiście nie oznacza, że nie dzieje się tego dnia historia, bo dzieje się każdego dnia. Zaczynam tradycyjnie od podziękowań już prawie 200 osobom, które zdecydowały się udzielić wsparcia temu kanałowi, czy to na Patronite, czy no, tradycyjnymi przelewami. Dzięki Wam możemy poprawiać techniczną jakość nagrań, poszerzać też ten zakres wolności, swobodę, jakby pole manewru. Wydaje mi się, że także wzbogacać tą perspektywę polskiego spojrzenia na sprawy międzynarodowe i za to wielkie dzięki, proszę Państwa. Dlatego też dzięki temu mogę zaprosić wszystkich uciekinierów ze świata realu, ze świata powagi, ze świata mainstreamu, do świata banału i na cyfrową sieć, gdzie z pewnego takiego dystansu będziemy mogli przyjrzeć się wielu sprawom, tym w bliskim, bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski, jak i z perspektywy globalnej, pacyficznej. I to, proszę Państwa, wszystko także 12 czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, kiedy prezentuję Państwu 109 już z rzędu komentarz, 109 dzień wojny, a dzisiaj trochę nietypowo, bo pierwsza część to będą refleksje i rozważania na temat popularnego filmu Top Gun Maverick, ale także Top Gun 1, ta część, ta pierwsza część filmu, która no, jakby została wyprodukowana w latach 80., a druga część będzie dotyczyć już tych wydarzeń w bezpośrednim otoczeniu Polski z perspektywy globalnej. No cóż, proszę Państwa, formuła trochę eksperymentalna, bo ja nie jestem krytykiem filmowym, chociaż nie wiem, czy trzeba mieć na to jakiś papier, dokument. No, każdy ogląda jakieś filmy, chodzi do teatru, ogląda też spektakle teatralne, więc nie wiem, czy trzeba mieć jakiś papier do tego, żeby się na temat jakiejś sztuki czy filmu wypowiedzieć. Ale chciałbym w taki sposób nietypowy podejść do tematu i porozmawiać o tym filmie Top Gun Maverick z perspektywy geopolitycznej, proszę Państwa. Nie tyle będę oceniał samo dzieło filmowe, co chciałbym pokazać to jako zjawisko społeczne i odnieść to do realiów geopolitycznych. No, część z Państwa może się zaśmiać i powiedzieć, no jak to można dyskutować o kulturze masowej i o tego typu filmie w sposób poważny, bo ja będę starał się to zrobić właśnie w sposób poważny. Ale ja bym nie lekceważył tego podejścia, proszę Państwa, dlatego że w wielu krajach tak jest, myślę, że w wielu krajach Europy Środkowej duża część elit politycznych kształtuje też swój sposób widzenia świata, swoją wiedzę o rzeczywistości też z takich filmów jak Top Gun Maverick. I dlatego to jest istotne zjawisko, bo to, co na tym filmie będzie pokazane, no to stanie się jakimś punktem odniesienia nie tylko dla publiki masowej, ale także dla wielu ludzi, którzy jednak też tam w polityce międzynarodowej mają sporo do powiedzenia. No nie mówię tutaj akurat o tych, którzy podejmują tą decyzję o zakupie czołgów koreańskich, bo oni akurat mają dobrą orientację i wiedzę o świecie, to naprawdę, proszę Państwa, nie biorą z filmu Top Gun, ale wielu innych ludzi zdziwilibyście się Państwo nawet na jak wysokich stanowiskach swoją wiedzę o świecie czerpie z podobnego rodzaju produkcji, w każdym razie mają one na nich wpływ, więc to nie jest wcale taka opowieść o jakimś nie mającym żadnego znaczenia, nie mającym żadnego wpływu filmie. Nie. To po pierwsze jakby. Po drugie, proszę Państwa, no nie chcę wchodzić w ten spór między Anną Wędzikowską a Agnieszką Szulim, proszę Państwa, o tym, jaki mężczyzna jest przystojny, jakie są kanony przystojności, no bo trudno mi w ogóle zająć stanowisko w tej sprawie. Cieszę się swoją drogą, że to są jakby dzisiaj problemy, którymi żyje cała Polska, bo to znaczy, że jeszcze jesteśmy obszarem stabilnym. Jeżeli zadajemy sobie takie pytania i wszyscy biorą udział w tego typu debacie, albo zastanawiają się, co powiedział Rafał Trzaskowski w maju
gdzieś tam w jakimś radiowym podcaście. To są dobre symptomy, ja się z tego cieszę, ale nie, też nie będę jakby brał udział w tych debatach. Natomiast odnośnie kanonów przystojności, które właściwie kobiety zajmują tutaj głos w tej sprawie i słusznie, i to, ta debata toczy się wokół filmu Top Gun. Ja tylko powiem, że no, Tom Cruise, który od lat 80. stworzył taką postać złotego chłopca, no można powiedzieć, że fantastycznie się starzeje. No to trzeba przyznać, że właściwie mimo upływu lat, 30 chyba 6 od tej pierwszej części Top Gun, no to nadal facet świetnie wygląda i tam nawet w tym filmie, nie będę tutaj spoilował, jak to się mówi, czy zdradzał szczegółów fabuły, ale razem z tą młodzieżą nawet dokonuje brawurowych akcji. No, fajnie się to ogląda i zazdroszczę właśnie Tomowi Cruise'owi, że tak fajnie się starzeje. To trzeba przyznać, już jakby dystansując się od tego sporu właśnie między panią Wędzikowską a panią Szulim, że tutaj no, Tom Cruise naprawdę coś pokazał, jakąś zupełnie nową jakość. Po drugie, proszę państwa, obejrzałem niedawno Top Gun, ten z lat 80., dopiero teraz. I to jest pewnego rodzaju paradoks, proszę państwa, bo wychowywałem się w czasach, właśnie w latach 80., kiedy to był absolutnie kultowy film i nie trzeba było go nawet oglądać, żeby doskonale wiedzieć, że kurtka z Top Gun to jest właśnie kurtka z tego filmu, żeby wiedzieć, kim jest Tom Cruise i znać te wszystkie gadżety, główne postacie, aktorów odtwarzającego się te główne postacie, wiedzieć, o czym ten film był, że on był o myśliwcach, o samolotach. To, proszę państwa, tak było w latach 80., gdzie to był absolutnie kultowy film, również za żelazną kurtyną w takim kraju jak Polska, o czym jeszcze wspomnę. No i to nic dziwnego, że ogląda się ten film z pewnego rodzaju nostalgią. Myślę, że charakterystyczną dla mojego pokolenia i ludzi jeszcze starszych, którzy także oglądają ten kanał. Bo można sobie przypomnieć tamte czasy po prostu, żeby duch tamtych czasów jakoś zapisał się w tym filmie po prostu rozrywkowym. No i też podziwiałem to, że 36 lat temu można było to nakręcić, bo nawet te kino rozrywkowe, takie jak King Size Juliusza Machulskiego, no to jednak nie był ten poziom efektów specjalnych. King Size był no, akurat w tamtym czasie bardzo takim kreatywnym filmem o krasnoludkach. Ci, co znają, to wiedzą. Ale tutaj były te, no, te myśliwce, efekty specjalne i to był 86 rok, także to dzisiaj się nawet ogląda no, z pewnym takim podziwem i nieprzypadkowo o tym mówię, bo to był element, proszę państwa, soft power amerykańskiego. Myślę, że do dzisiaj bardzo wiele ludzi w Polsce jest przekonanym o tym, że soft power to jest wielka siła w polityce międzynarodowej, więc już odbyłem takich kilkaset rozmów, gdzie wszyscy albo domagają się wręcz, na to w podejściu do Chin jest bardzo widoczne w Polsce, że domagają się, żeby Chiny pokazały ten swój soft power, żeby zabiegały właśnie. Chiny tego soft poweru nie używają w taki sposób jak Amerykanie, to powoduje pewien dysonans w Polsce, bo nie ma takich filmów chociażby chińskich, które działałyby tak jak Top Gun działał na Polaków w latach 80., bo to był soft power rzeczywiście niesamowicie promujący wartości amerykańskie, czyli ta rywalizacja, chęć bycia najlepszym, wartości rodzinne, patriotyczne. No to był, można powiedzieć, taki film propagandowy nawet. Ja to obejrzałem dzisiaj po 36 latach i tak widzę, ile tam jest promocji właśnie takich wartości właśnie no, tej kultury po prostu, tak? I to strasznie się wtedy nam podobało, tak? Strasznie nam się to podobało. I to jest paradoks pewnego rodzaju, bo ja pamiętam jeszcze polskie lat 80., proszę państwa, i to było tak, że no, mieliśmy tam, w moim wypadku, tak, to chodziliśmy do szkoły, gdzie mieliśmy taki oficjalny przekaz, były oficjalne media i one jakby suflowały pewien przekaz, a potem było Top Gun i to absolutnie zamiatało wszystko. Absolutnie zamiatało wszystko. I ten Top Gun był możliwy no, dlatego, że był wypożyczalny kaset wideo, więc przywożono te filmy w ogóle nawet nagrane chyba w Sat.1 czy jakichś niemieckich telewizjach RTL, więc ten Tom Cruise to często w ogóle mówił po niemiecku i tam był polski dubbing i wchodziło się do tych wypożyczalni kaset wideo, które gdzieś tam w ogóle funkcjonowały w sklepie albo w piwnicy gdzieś tam i oglądało się te filmy z wypiekami na twarzy. No i teraz pojawia się pytanie, jak to jest, że w 86 roku no po prostu ktoś się zgadzał na to, dopuszczano to,
że istniał ten drugi obieg, że z jednej strony mieliśmy szkołę, oficjalne media, a z drugiej strony no, ta kultura przenikała, hollywoodzka przenikała jakby do Polski i nikt nie reagował jakby. Nie wiem, czy to już elity PRL-u były przygotowane na to, że będzie zmiana systemu, czy oni sami chcieli oglądać te filmy. No dzisiaj z tej perspektywy to właśnie zadałem sobie to pytanie, zdziwiło mnie to, jak to było już teraz, kiedy jestem dorosły, to, że to tak funkcjonowało obok siebie. Może część z Państwa, którzy wyemigrowali w tamtych czasach, bo wiem, że dużo takich osób też śledzi ten kanał. Byliście starsi wtedy ode mnie, nadal jesteście starsi, ale pamiętacie lepiej te czasy, jak to było właśnie w latach 80., że to jakoś było, że te dwie rzeczywistości obok siebie istniały. No bo taki obraz PRL-u, że tam wszyscy byli prześladowani, że to był jakiś absolutnie totalitarny kraj, niczego nie można było oglądać. No to przecież można było oglądać Top Gun. Wystarczyło tylko pójść do wypożyczalni kaset wideo i te hollywoodzkie filmy, co prawda często z niemieckim, nagrane w niemieckiej telewizji, piracko tam kolportowane, właśnie jeszcze piracko, co ciekawe. No to wszystko było dostępne i to robiło niesamowitą robotę z punktu widzenia takiego właśnie amerykańskiego, bo myśmy wszyscy wtedy chcieli być tacy jak ci ludzie z Top Gun, nosić tą kurtkę. Nikt by wtedy nie uwierzył, że za jakiś czas w ogóle będzie można sobie tą kurtkę już kupić normalnie, nie przywozić za granicy, że to się stanie kilka lat po tym 1986 roku po prostu ogólnie dostępne. No ale właśnie, bardzo mnie ciekawi opinia tych z Państwa, którzy to jeszcze te czasy komuny pamiętają, żebyście nam młodszym osobom po prostu trochę to wyjaśnili. No i proszę Państwa, tak obejrzałem sobie tą jedynkę, ten pierwszy Top Gun i myślę, że zwróciło nam jeszcze uwagę to, o czym często się mówi, psychika elit kremlowskich czy rosyjskich, że jednak oni tą zimną wojnę przegrali. Bo jak oglądamy ten film Top Gun, no to on jest taki miałki w sumie. Ci ludzie są jacyś tacy, no wiecie, ani nie są jacyś specjalnie moralni, bo tam są różne niekonsekwencje takie w ich postępowaniu. Są tacy no, zdeterminowani, odważni, a tacy dosyć płytcy. To wszystko jest takie, wydaje się być plastikowe. I Związek Radziecki z tym przegrał. Tak, i to przegrał tak bezdyskusyjnie. I to musiało no, mieć olbrzymi wpływ na psychikę. I wydaje mi się, że do dzisiaj to może być jednak takie poczucie, że no, przegraliśmy z czymś, no przegrać z czymś takim, że mówimy o idei imperialnej, czy to rosyjskiej, czy Związek Radziecki, no, czy Rosja, bo to jest ta sama idea imperialna. I przegrać z czymś takim jak Top Gun, złoty chłopiec Tom Cruise, który się uśmiecha, jakieś tam samolociki i te wartości właśnie rodzinne, konserwatywne, patriotyczne, tam to ściganie się, chęć bycia najlepszym, taka nawet no, w amerykańskim dobrym rozumieniu arogancja, jesteście najlepsi na świecie w ogóle, jesteście grupą najlepszych na świecie pilotów. I przegrać z czymś takim, no to musiało mieć ogromny wpływ na psychikę. No i proszę Państwa, który do dzisiaj, jak sądzę, musi mieć skutek, no sam Władimir Putin powiedział, że upadek Związku Radzieckiego był największą geopolityczną tragedią XX wieku. Tak, no właśnie, no więc, a jeszcze przegrać po prostu z czymś takim jak Top Gun, no to kiedy ma się to poczucie, że jest najlepszym na świecie, no to musi być naprawdę straszne. No i proszę Państwa, myślałem, że ten film dzisiaj będzie czymś takim dla amerykańskiego supermocarstwa, takim rodzajem nostalgii o tym, jak to, żeby było tak jak kiedyś, żeby było tak jak kiedyś. I troszkę tak ten film się zaczyna, bo tam jest Ken Loggins, taka piosenka Highway to the Danger Zone. Pewnie Państwo kojarzycie to i tam pojawia się ścieżka dźwiękowa jeszcze z tego pierwszego filmu. I to nawet zaczyna się od tej samej sceny, jak te myśliwce lądują na lotniskowcu i to wysyła taki sygnał, że to będzie taki film, w którym będzie wiele tak jak tak samo jak było. On gra na takiej nostalgii, ale to jest taka próba właśnie grania na tej nostalgii, żeby uwieść troszeczkę widzów, którzy często są w moim wieku albo starsi. Pojawia się też Tom Cruise w kurtce na samym początku, gdzie są flagi, jest flaga japońska i flaga
Kuomintangowska Republiki Chińskiej, dzisiaj na Tajwanie. I już myślałem, że to będzie taki film nostalgiczny, właśnie pokazujący, że jest dzisiaj tak, jak było kiedyś. Bo to jest, no żeby już nie zdradzać fabuły, ta sama ekipa się pojawia, przyjeżdżają rekruci, nowy rocznik. Oczywiście jest to dzisiaj inne społeczeństwo, bardziej wielokulturowe. Pojawiają się też pilotki, kobiety. Tego nie było w 1986 roku. No ale nie jest to, proszę Państwa, film geopolityczny, tak? To nie jest tak, jak to było, jest już troszeczkę inaczej. Dlaczego? No, mógłby być, bo jest dzisiaj wiele takich sytuacji, aż się prosi właściwie o taki film, żeby on był ilustracją jakby nowej wojny czy konfliktu, w którym te myśliwce są używane. Chociażby widzimy Wyspy Salomona, widzimy Morze Południowochińskie, widzimy ostatnio ta zabawa myśliwców australijskich, chińskich, kanadyjskich i te wzajemne skarżenia, to już, proszę Państwa, na Indo-Pacyfiku już trwa Top Gun, tylko na razie bez udziału Amerykanów, ale to właściwie nie byłoby żadną trudnością, żeby wymyślić jakąś historię, która byłaby jakoś no, prawdopodobna w dzisiejszych realiach, a jednak Tom Cruise się na to nie zdecydował, proszę Państwa. Nie zdecydował się, bo nawet ten wróg w tym filmie jest nieokreślony. Nie wiadomo właściwie, z kim oni walczą. Tam on przypomina trochę, ma tą maskę taką, jak ci piloci radzieccy właśnie w 1986 roku, ale no nie wiem, można powiedzieć, że to jest jakiś Iran, ale czy to jest Rosja? Nie zostało to wprost określone. No, na pewno raczej nie są to Chiny, przynajmniej nie wygląda na to, żeby były to Chiny. Tutaj jakby komentatorzy w Polsce już zdecydowali o tym, że to jest Rosja, że to jest jedyny kraj, który posiada tam myśliwce piątej generacji, więc to musi być Rosja, ale Tom Cruise, czy reżyser się na to, zresztą Józef, o polsko brzmiącym nazwisku Kosiński, nie zdecydował o polskim pochodzeniu, o tym też jeszcze powiem, że to jest ciekawa rzecz w tym filmie, no i nie ma jakiegoś wyrazistego tutaj wroga, czyli film nie nawiązuje do jakichś realiów politycznych. Niektórzy w Polsce są tym rozczarowani, bo chcieliby dostać to samo, co w czasach zimnej wojny, że jest obóz dobra i obóz zła, gdzie oczywiście Polska jest po stronie dobra. Ale nie wiadomo, co jest tym złem. Ten wróg jest nieokreślony. Może dlatego tak Tom Cruise lawirował, że tutaj mała ciekawostka, 12,5% udziału w tym filmie początkowo miała grupa Tencent, czyli ta, która, ten chiński Big Tech, który odpowiada za WeChata. Ale wycofali się ostatecznie z tego, bo doszli do wniosku, że Xi Jinping mógł być niezadowolony z tego, że oni taki film sponsorują i ostatecznie nie doszło to do skutku. I chyba mieli rację, a potem, bo film był już nakręcony w 2019 roku i czekano na jego publikację, a potem obserwowaliśmy no, tą wojnę państwa chińskiego z Big Techem, to regulowanie, nakładanie miliardowych kar, no, Jack Ma najbardziej tutaj ucierpiał, że na niego zostały nałożone największe mandaty. No i Tencent, gdyby się zdecydował jakby sponsorować tego typu produkcje, to pewnie też w jakiś sposób byłby ukarany, więc domyślił się, że może to nie jest dobry pomysł, no ale z drugiej strony to też spowodowało to, że ten przeciwnik w filmie Toma Cruza też jest nieokreślony, więc to może nie jest to, co polski widz by oczekiwał. Proszę Państwa, i co inaczej jeszcze zwróciłem uwagę, to, że są właśnie polskie nazwiska w tym filmie, że były już w latach 80., wtedy można było uznać, że to jest taka forma mrugnięcia oka trochę do tego bloku wschodniego, że zobaczcie, może być Kazański, który jest świetnym pilotem i grany przez Wala Kilmera, ta postać, jest świetnym pilotem i może być jakby jednym z nas, tak? Ale ja zwróciłem też uwagę, Kazański też występuje i w tym filmie, w tym właśnie, który teraz wszedł do kin. I co jest istotne, to wreszcie, proszę Państwa, mamy do czynienia z jakąś postacią o polskim nazwisku, która nie jest luzerem, jakimś przegrywem, nie wiem, psychopatą, rasistą, antysemitą, no tylko te polskie nazwiska pojawiają się w kontekście no, jakiegoś jednak sukcesu, tak? Jakiegoś sukcesu, jakiejś umiejętności. Sam reżyser jest też pochodzenia polskiego. No i to jest, myślę, że fajne
i przyjemne, powiedziałbym, bo już się przyzwyczaiłem, że w tym hollywoodzkim kinie to ci Polacy wyglądają jak postacie z Wesela Wojciecha Smarzowskiego, jak postacie z polskich filmów, że właśnie sami degeneraci, pijacy, nieudacznicy, tacy głupki i tak dalej. Więc dobrze chociaż, że w tym kinie hollywoodzkim, może kiedyś w polskim też, ponieważ polskie naśladuje często właśnie to zagraniczne czy hollywoodzkie, to te postacie będą bardziej udane. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o Top Gun i te refleksje. Teraz doniesienia z frontu. Nie wiem, czy część z Państwa by chciała wyłączyć, bo Was interesuje może tylko ta część refleksyjna, już ta druga część Was nie interesuje, ale dokonamy w tą niedzielę tego przeskoku. I teraz powiemy o tym, co dzieje się na Ukrainie, czyli zejdziemy ze świata fantazji, soft power, fikcji filmowej do niestety twardej rzeczywistości. A jest źle, no nie ma co ukrywać. Rosja naciera, i to nie ta filmowa, tylko ta Top Gun, tylko ta prawdziwa. Naciera i jest coraz trudniej. Więc tak, no dobra, ale przejdźmy do konkretów. W czasie rozmowy z wojskowymi prezydent Rosji miał zasłabnąć, proszę Państwa, konieczna była podobno pomoc medyczna, czyli dalsza część serialu pod tytułem Czy Władimir Putin jest chory? Być może w ogóle nie jest chory, ale już mówi się o tym od kilkudziesięciu dni i troszkę ja tutaj jakby ten szum informacyjny na tym kanale wytwarzam, relacjonując Państwu te informacje, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawiają. Lekarze mieli po interwencji przekazać Putinowi, żeby nie wygłaszał długich publicznych wystąpień. Informacje o tym pojawiają się, proszę Państwa, w brytyjskim dzienniku Daily Mail. Mają pochodzić podobno z samego Kremla, choć doniesień tych oczywiście nie sposób na razie zweryfikować. W mediach od dłuższego czasu trwa debata na temat zdrowia prezydenta Rosji. Jestem ciekaw, nie wiem, na ilu, czy Władimir Putin w ogóle jest informowany o tym, że tak wszyscy się troszczą o jego zdrowie i zastanawiają się, co tam u niego słychać. A tymczasem Rosja, proszę Państwa, ostrzegła w czwartek kraje zachodnie, że cyberataki na infrastrukturę mogą doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji wojskowej. To z kolei napisał Reuters. Próby destabilizacji Rosji w sferze cybernetycznej spotkają się z ukierunkowanymi środkami zaradczymi. Dokładnie tak oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosjanie też powoli i metodycznie wykorzystują intensywny ostrzał artyleryjski i przejmują kontrolę nad kolejnymi terytoriami na wschodzie Ukrainy. I ofensywa trwa również na południu okupowanego przez Rosjan kraju. Zaczyna być wycinany ten kawałeczek od Odessy, Mariupola po Donbas. No i na razie Morze Czarne, potem Morze Naddniestrze. Ja właściwie nie wiem, czy Rosjanie to w ogóle powinni się spieszyć z tym Kijowem, czy właściwie czy w tej sytuacji. No bardzo jest to ciężka sytuacja, proszę Państwa. Zastępca szefa wywiadu wojskowego mówi w rozmowie z The Guardian, że obecna faza wojny to wojna artyleryjska. Wszystko zależy od tego, jaką broń przekaże nam Zachód, to mówią Ukraińcy. No tylko pytanie jest takie, czy starczy im zasobów na to, żeby dalej stawiać opór Rosjanom. To już jest 109 dzień, wojna fińska trwała 104 dni, więc dłużej to trwa niż chyba wszyscy oczekiwali. No i pytanie, czy samo dozbrajanie Ukrainy wystarczy, czy jednak nie. No zobaczymy. Będą najbliższe dni, tygodnie o tym decydować. Szef sztabu włoskiej marynarki wojennej, admirał Enrico Credendino powiedział, że na Morzu Śródziemnym znajduje się 20 rosyjskich okrętów. Ich liczba stopniowo wzrasta. A tymczasem siły ukraińskie podają w piątek w mediach społecznościowych, że Rosja kontynuuje blokadę Morza Czarnego. Kolejny rosyjski okręt podwodny przeniszczający pociski manewrujące wyszedł na pełne wody. Służby przekazują, że tym samym wrogie Ukrainie wojska posiadają już 40 rakiet manewrujących. A tymczasem Włosi donoszą, że wzrasta liczba rosyjskich okrętów na Morzu Śródziemnym, czyli przewidywaliśmy to kilkadziesiąt dni temu, że taka sytuacja jest możliwa, że Putin będzie znęcał się nad Ukrainą, takimi słowami to określiłem, czyli dusił ją, odcinając od morza, odcinając od Donbasu, i tu jest jakby hegemonia rosyjska na Morzu Czarnym, też
wypływa nie do Morze Śródziemne. I może mieć to wpływ na postawę i morale Ukraińców. Ciekawe, czy będzie miało wpływ na morale i postawę Białorusinów, bowiem Aleksander Łukaszenka powiedział, że Białoruś jest obiektem presji Zachodu i dodał, że na Ukrainie nie skończy swoich działań Zachód. Czyli on jest w tym obozie, czy tą perspektywę rosyjską podziela, że to Zachód atakuje, NATO atakuje. Żołnierze białoruscy według Łukaszenki możliwe, że będą zmuszeni do walki o zachodnią część Ukrainy, by nie została podzielona. Zdaje się, że tam się chyba szykują już przy tej granicy i nie mogli, no właśnie, nie mogli jej odnaleźć, ale chyba już odnaleźli. Jakieś kilkanaście tysięcy Białorusinów tam jest. Część Białorusinów walczy po stronie ukraińskiej, podobno około 2000. No i zobaczymy, czy Białoruś tutaj się włączy, czy to jest taka sprytna wypowiedź, która ma mówić o tym, że tylko do działań na zachodniej Ukrainie się włączy Białoruś. Może to będzie tak jak z wycieczką do Radomia, że Aleksander Łukaszenka się wybiera do Radomia, znaczy to się stanie, jak on się wybierze do Radomia, a do Radomia się nie wybiera, więc kiedy Białoruś włączy się do wojny, no wtedy, kiedy trzeba będzie walczyć o zachodnią Ukrainę, ale może nigdy nie będzie takich walk, bo sam Putin powie, to weźcie sobie tą zachodnią Ukrainę. No i wtedy Białoruś się do wojny nie przyłączy, no bo nie będzie tam żadnych walk. No ale to się jeszcze, proszę Państwa, okaże. Żarty żartami, ale to się okaże. Tymczasem, proszę Państwa, ukraińskie miasto portowe Mariupol zostało całkowicie zniszczone w wyniku wielotygodniowego ostrzału i znajduje się obecnie pod kontrolą Rosji, gdzie jest tam zagrożenie wybuchem epidemii cholery, o czym to mówiliśmy. Według ONZ znaczna część infrastruktury miasta jest uszkodzona lub zniszczona, a woda zmieszała się ze ściekami. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie Państwo, że żyjecie w mieście, w którym woda zmieszała się ze ściekami. Do zarażenia się cholerą dochodzi zazwyczaj poprzez spożycie skażonej żywności lub wody, co jest ściśle związane ze złymi warunkami sanitarnymi. Pomyślcie sobie o tym, kiedy bierzecie prysznic albo kąpiel. Niezebrane martwe ciała i śmieci dodatkowo pogarszają warunki sanitarne. No, ciężko o takich rzeczach rozmawiać w niedzielny poranek, proszę Państwa. W Mariupolu wcześniej pojawiały się ogniska tej choroby, a w ciągu ostatniego miesiąca odnotowano pojedyncze przypadki. Ukraiński mer miasta, proszę Państwa, Wadym Bojczenko powiedział w BBC, że cholera i czerwonka i inne choroby zakaźne są już w mieście i że miasto zostało zamknięte, aby uniknąć większej epidemii. Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tysięcy osób, o tym poinformował w piątek podczas wieczornej transmisji na internetowym kanale Fagin Live doradca prezydenta Ukrainy, charyzmatyczna postać, taki wojenny celebryta, Aleksiej Arestowicz. To jego live'y wieczorne, no, oglądane są tam przez setki tysięcy ludzi, ale 10 tysięcy osób to była jakaś niezwykle małe straty. Coś podejrzewam, że chyba mogą być troszkę większe. Rosja doświadcza, proszę Państwa, 17% inflacji, a i tak obniża stopy procentowe wbrew temu, co robią banki centralne na całym świecie. To ciekawe. My jeszcze chyba nie mamy 17%, ale podnieśliśmy niedawno i podnosimy, a Rosjanie opuszczają. W piątek Bank Rosji ściął główną stawkę z 11 do 9,5% do punktu procentowego, do czwarty tego typu ruch z rzędu. Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie procentowanie w Rosji sięgało 20%. W ten sposób Rosja chce zapobiec głębokiej recesji. Proszę Państwa, także ceny w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym miesiącu rosły szybciej niż oczekiwano, ponieważ rosnące koszty energii, żywności sprawiły, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 1981 roku. Roczna stopa inflacji wzrosła do 8,6% w marcu, tak podał Departament Pracy, po tym jak w kwietniu spadła. Rosnące koszty utrzymania dotykają gospodarstwa domowe i wywierają presję na decydentów politycznych, aby zapanować nad tym problemem. Od marca Bank Centralny USA też podnosi stopy procentowe. Analitycy mieli nadzieję, że te posunięcia zaczną działać w kierunku schłodzenia aktywności gospodarczej i złagodzenia presji cenowej. Jednak konflikt między, tak dyplomatycznie to określę, między Rosją a Ukrainą spowodował wzrost cen ropy naftowej i towarów takich jak pszenica, ponieważ zakłóca eksport z obu krajów i utrudnił rozwiązanie tego problemu. Czyli no jak to jest z tymi sankcjami, proszę Państwa, no, ceny ropy wyższe, sprzedaż większa, ceny pszenicy też większe,
To już nawet nie chodzi, proszę Państwa, o to, co się dzieje na polach bitewnych, ale chyba, no tak, ale to oczywiście, oczywiście banał, wielokrotnie powtarzany na tym kanale, że ta rywalizacja na tych innych polach i innych szachownicach, nie tylko dyplomatycznej, nie tylko energetycznej, ale też żywnościowej, surowcowej, walutowej, handlowej, no jest bardzo, bardzo, bardzo też istotna. W ubiegłym miesiącu ceny żywności wzrosły o ponad 10% w porównaniu z majem 2021 roku, natomiast ceny energii wzrosły o 34%. I jeszcze w kwietniu bieżącego roku Stany Zjednoczone wydały ponad 1,3 mld dolarów na rosyjską ropę i produkty naftowe. Czyli jeszcze siłą rozpędu to się jakby wszystko toczy. Stany Zjednoczone nie będą więcej wymagać od pasażerów, którzy, osób wjeżdżających do Stanów w wyniku negatywnego testu na COVID-19. To ze względu na to, że urzędnicy, kraj zrobił ogromny postęp w kwestii walki z koronawirusem, no i w związku z tym będzie tutaj rozluźnienie tej polityki, proszę Państwa. Teraz z kolei Dania i Wyspy Owcze, proszę Państwa, podpisały umowę w sprawie rozmieszczenia wojskowego radaru przeciwlotniczego położonym na Atlantyku archipelagu, czyli na Wyspach Owczych. Duński sprzęt ma monitorować to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej między Islandią, Norwegią a Wielką Brytanią. W ostatnich latach NATO naciskało na rząd w Kopenhadze, aby wybudował nowy radar, a teraz po inwazji Rosji na Ukrainę inwestycja stała się jeszcze bardziej istotna. O tym mówi Hans-Peter Michaelsen, analityk wojskowy, proszę Państwa. No i powoli wracamy ze świata Top Gun, Maverick i Top Gun do naszej rzeczywistości, proszę Państwa. Już nie tyle do polityki globalnej, tylko do Polski. KNF wyraziła zgodę i powstanie instytucja zwiększająca bezpieczeństwo sektora bankowego. W piątek jednogłośnie właśnie Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła projekt umowy oraz uznała system ochrony banków komercyjnych, tak zwany prywatny IPS. Złe wieści dla kredytobiorców, proszę Państwa, niestety. WIBOR przebił ważną barierę, jest najwyżej od prawie 18 lat. Wskaźnik WIBOR 6M, obrazujący koszt pieniądza na rynku międzybankowym przez ostatnie pół roku, przebił 7%. Ostatnio tak wysoki był w połowie października, którego roku? 2004. Czyli, proszę Państwa, 18 lat temu. To było 18 lat po... nie, więcej. Nie, właśnie, to było... Właśnie, proszę Państwa, to było 18 lat po nakręceniu pierwszej części Top Gun i 18 lat przed nakręceniem, czy przed wejściem do kin drugiej części, właśnie Top Gun. Taka tutaj symboliczna data, 2004 rok. No. W przyszłym roku podstawą produkcji Lososu będzie arabska ropa od Saudi Aramco, a nie rosyjska. Spółka rezygnuje całkowicie z dostaw surowca ze wschodu. Co więcej, w gdańskiej rafinerii trwają testy dotyczące mieszania ropy arabskiej z innymi gatunkami. No zobaczymy, tam ludzie znający się na tej branży mówią, że nie do końca tak Rosjanie zostali z tego wszystkiego wymiksowani, ale to już jestem ciekaw może Państwa komentarzy na ten temat. Ambasador Ukrainy w Niemczech Andriy Melnyk poinformował w piątek, że Niemcy zwiększyły w okresie od stycznia do kwietnia import z Rosji o 60%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. No nie wiem, jak to współgra z tymi sankcjami, dlaczego ten import się zwiększył aż o 60%, ale liczymy tu od stycznia do kwietnia, więc może ten styczeń był jakiś taki wyjątkowo rekordowy. Styczeń był rekordowy i to wpłynęło na to, że ten za pierwszy kwartał aż o 60% to ten import z Rosji wzrósł mimo sankcji, mimo działań wojennych, które Rosja przedsięwzięła przeciwko Ukrainie. Wiemy, że dużo osób próbuje kupić węgiel, a sytuacja jest trudna, ludzie myślą, że to jest wina rządu. Nie, to jest w dużej mierze wina Unii Europejskiej, stwierdził w piątkowym gościu wydarzeń Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera. Jak dodał, na rynku węgla nie brakuje spekulantów chcących zarabiać na biednych ludziach. Widzę tutaj dużą przestrzeń do działań dla UOKiK. No,
Proszę Państwa, więc kupowaliśmy dużo węgla z Rosji. Teraz kwestia kopalni naszych polskich, czemu one nie mogą, nie wiem, czy zaskoczyła nas ta sytuacja, że tak żeśmy, nie wiem, no, kupowali węgiel z Rosji, mówiąc o tym, że to jest agresywne państwo, które napada na Gruzję, napadnie prędzej czy później na Ukrainę, później państwa bałtyckie, potem Polska, to nie zapobiegło zakupom tego węgla z Rosji, a jednocześnie nie przygotowało nas na taki scenariusz, że nie wiem, czy na poważnie to mówiliśmy, czy tak tylko nie wierząc, że to się wydarzy, bo jeżeli byśmy wierzyli, że to się wydarzy, to chyba teraz bylibyśmy w stanie rzucić na rynek ten węgiel z Polski, bo zdaje się, że chyba na Śląsku mamy sporo kopalni i sporo chyba moglibyśmy wydobyć tego surowca, ale no to nie nastąpiło i teraz mamy do czynienia ze spekulantami, którzy chcą zarabiać na biednych ludziach. Trochę zaskoczyła nas ta sytuacja. Rosja nas zaskoczyła chyba, że okazała się rzeczywiście być tak agresywna, jak nam się to wydawało. Nie chcę być wicepremierem, który głównie zajmuje się działalnością partyjną, dlatego w bardzo krótkim czasie zrezygnuję ze stanowiska w rządzie. To oświadczył wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński, dodając też, że sprawę Michała Cieślaka, szczerze mówiąc, nie śledziłem tego, jakoś mi to umknęło, bo gdzieś tam byłem myślami pogrążony w kwestiach indopacyficznych, ale uważa tą sprawę Michała Cieślaka za zamkniętą. Proszę Państwa, to tyle na dziś. Taka mieszanka właśnie osobistych refleksji i doniesień, najnowszych doniesień z frontu i rynków finansowych. Bardzo dziękuję za wsparcie, proszę Państwa, tradycyjnie. No i życzę tego, co zawsze, czyli wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach między jednym i drugim, bo wyobraźnia bez zdrowego rozsądku niekoniecznie prowadzi do dobrych rezultatów, a sam zdrowy rozsądek bez wyobraźni właściwie nie pomaga, nie pozwala zrobić żadnego ruchu. W związku z tym no, muszę być odpowiednio uważany na te proporcje i tego sobie i Państwu życzę nie tylko na weekend i zawsze za każdym razem będę to powtarzał. Tak samo obiektywizm i dystans, tego też życzę, chociaż nie zawsze jest taka możliwość, żeby, na ile to możliwe. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite i to wsparcie tradycyjne. I to już nawet nie chodzi o środki finansowe, tylko chodzi o to poczucie, proszę Państwa, że jest prawie 200 osób, które takiego wsparcia udzielają i naprawdę uwierzcie mi, że nie ma nic lepszego dla twórcy, dla komentatora, który ma takie poczucie, czy ma tą pewność, że po drugiej stronie są osoby, które podzielają ten sposób myślenia, którym podoba się ta formuła komentarzy i za to wielkie dzięki. Nie wiem, czy łapki w górę, czy dzwoneczki, tam subskrypcje i polecenia, ale jeżeli znacie Państwo takie osoby, których te komentarze nie zdenerwują, którym ta formuła odpowiada, to im to polecajcie. Natomiast jeżeli kogoś ma to denerwować, no to z szacunku dla tych osób tych komentarzy im nie polecajcie. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj w takim razie. Tutaj się nie mogę pomylić. To był 12 dzień czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, kłaniam się nisko. Do usług. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego.